Jest to już druga edycja półmaratonu Wągrowiec Skoki. Jest to, mam nadzieję, że będzie to w przyszłości już impreza cykliczna, która skupia wielu sympatyków biegania, wszystkich tych, którzy chcą w ten sposób aktywnie uczestniczyć w sportowym życiu dwóch tak naprawdę miast, Wągrowca i Skoków. Czuję się zestresowany, ale tak pozytywnie, bo się tutaj tak nakręcamy nawzajem z kolegami, także bardzo fajne. Zjadłam dużo wcześniej dobre śniadanie, takie energetyczne. Pogoda nie zniechęca, to jest nawet taki, powiedziałbym, dodatkowy dreszczyk, który się pojawia w związku z obronem. Celem jest przede wszystkim wielka promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, organizacja i koordynacja różnych imprez sympatyków biegania, ludzi, którzy mają wielki apetyt na zdrowie, wielki apetyt na rywalizację sportową, ale to także integracja społeczności, tak jak wspomniałem wcześniej, dwóch miast, Skoków, Wągrowca. Wiemy dobrze, że coraz więcej aktywność właśnie w formie biegania rozwija się w tych miastach. Powstają różne grupy pasjonatów, ludzi, którzy w sposób szczególny starają się tę dyscyplinę sportu propagować i bardzo dobrze, właśnie temu ta impreza ma służyć. Na terenie Skoków i na terenie Wągrowca wielu ludzi biega. Biegają po różnych imprezach. Dlaczego nie mają mieć swojej? A w tym okresie dodatkowo jest to 650-lecie miasta Skoki. Bardzo fajna sprawa. To mój pierwszy półmaraton. Co skłoniło Panią do wzięcia udziału? Spróbować się, zobaczyć, czy mi się powiedzie. Powiem, miałam ogromnego stresa przyjść tutaj, ale na ostatnią chwilę się zapisałam, jestem dumna z siebie, że wystartowałam i pokonałam, bardzo fajny czas miałam. Ten ostatni podbieg był ciężki, ale ogólnie nie było źle. Rok temu tutaj biegłam i chciałam pobiec lepiej, szybciej. Wszystko było pięknie oznakowane, w ogóle przede mną biegły takie dwie panie z balonikami, one po prostu nas instruowały, ile jeszcze czasu, czy szybciej, czy wolniej, bardzo fajnie, świetna sprawa, bardzo fajnie zorganizowane, jestem dumna, że mogłam wziąć, to jest pierwszy mój wyścig, także super. Bardzo dziękuję, jestem przeszczęśliwa. Dziękuję bardzo.